Witamy, witamy Państwa serdecznie w naszym radiu TOK FM Euro Conchita Extra. No, niedługo to będzie i 12 w nocy, ale przecież dla nas to chyba nie jest za późno. Proszę Państwa, ja to w ogóle jestem taką tancerką, że od dziecka i tańczę i wywijam tylko. I jak tutaj z Anglo-Ameryki Białystok, żeśmy kiedyś przyjechały z naszą baletnicą Tamarą Januszkowską, no to ja, no tutaj jest Warszawa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, blaski, prawda, jasności, czyli proszę Państwa, Warszawa, Pałac Kultury Stalina i Lenina jest symbolem ateizmu, komunizmu jakiegoś w świecie tu u papieża starego w Europie starej, gdzie stary tramwaj chodzi, proszę Państwa. No i jakieś dziwne tutaj odbywają się proceder. No proszę Państwa, no bo jak żeśmy my z Tamarą Januszkowską przyjechały z Anglo-Ameryki Białystok autokarami, no nasz balet cały, bo przecież do Teatru Wielkiego. Proszę Państwa, no to pod Zamkiem Królewskim od razu zauważyłam coś takiego dziwnego, że stała z karbona. No to więc mówię, Boże, czym charakteryzują się tutaj na Mazowszu nad Wisłą most Poniatowskiego koło Stadionu Narodowego Polacy? No czym się oni charakteryzują? I ta skarbona mi uświadomiła od razu i szybciutko. No tak, oni ciągle tylko żebrzą. No a teraz to już stoją przed Unią Europejską i na całość idą, na całość. Troszeczkę jak się popatrzymy tutaj na ten most poniatowski, no to widzimy nawet przebłyski w tych punktach. Extra blue punctus. Extra punctus. Radio to TV Euro Conchita. Extra punctus. Mamy, proszę Państwa, Muzeum Narodowe, ostatnia boznańska, ostatnia wystawa boznańskiej, piękna wystawa, to wszystko Państwo macie, no ale myślę, że te nasze filmy w Elhof Art 2000 Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska, może nie są aż tak interesujące, jak nasze filmy kultowe. Na przykład, proszę Państwa, pierwszy film to jest o głupocie. Fajerwerki, Marszałkowska, Pałac Kultury Stalina i Lenina z Empiku, proszę Państwa. Jak siedzę sobie tam z Kiszczakiem, no to czekam, proszę Państwa, bo to zdaje się, że 13 było, proszę Państwa, no i tak. I stycznia, tak, po nowym roku, dwa lata temu. Także proszę Państwa, czy nawet rok temu, ale to nieważne, bo to się cały czas i powtarza, i wciąż, że się to powtarza. Proszę Państwa, fajerwerki, głupota, smród, proszę Państwa, chemia. No to Świadkowie Jehowy dawno już mówili o efekcie cieplarnianym, ale tutaj oprócz, proszę Państwa, jak jesteśmy pod tą trójką, Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe, no to wszędzie ta głupota, wszędzie ta głupota. Czyli po pierwsze, proszę Państwa, to fajerwerki, no i ta głupota odwieczna, mazowiecka, w Warszawie. A właśnie ten wieszcz Kochanowski to pisał, że Polak to i po szkodzie jest głupi. Także jak tam patrzymy się na ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, to dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina rozbłysły fajerwerki. Dlatego też, proszę Państwa, oprócz piękności naszej telewizji Wiesiolandia, mamy takie kluczowe cztery filmy kultowe. Pierwszy ten film to właśnie fajerwerki głupiego Jaśka. Fajerwerki głupich Jaśków. Tutaj na Mazowszu, gdy jesteśmy nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, a Krakowią. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, a Krakowią. Także tutaj, proszę Państwa, możemy się przejść koło, gdy jesteśmy naszego Muzeum Narodowego.
i zawsze możecie się popatrzeć na tę dyskotekę, proszę Państwa, bo tam jest taka piosenka, to Wy tutaj w Warszawie bardzo chętnie mataczycie i śpiewacie. Tańcz, głupia, tańcz, 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 głupia, tańcz. Ale to wiecie Państwo, w balecie to ile to trzeba pod kopułą mądrości mieć, żeby zatańczyć dobrze. Także proszę Państwa, po pierwsze, film kultowy w naszej Wiesiolandii to jest głupota fajerwerków. Rak. Mnóstwo ludzi umiera na raka. Nawet nie można powiedzieć, że tutaj jest jakaś babcia czy dziadek, bo ludzie to 30-40 lat dożywają, no nie więcej. Także te lochy, które mają na tyłkach pasy, no to ile będą żyły? Nie za długo, nie za długo, na pewno nie za długo. Także proszę Państwa, Polak mąd po szkodzie. No ale Kochanowski sugeruje, że Polak to i że jest po szkodzie głupi. Także proszę Państwa, ten pierwszy film kultowy, głupota fajerwerków tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Czyli to jest ten pierwszy film kultowy. Zastanówmy się teraz, moi drodzy, kochani, jaki to będzie drugi nasz film kultowy. Drugi nasz film kultowy to to, że Warszawa jest bardzo zniewolona. Strasznie dużo, proszę Państwa, jest tutaj bezdomnych, którzy są zmuszeni do pewnego procederu, o czym zaczniemy mówić w przypadku kolejnego filmu trzeciego. Co oni tam robią? No bo tutaj, proszę Państwa, jak Państwo pobiegniecie pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, to tam gdzieś coś, ktoś w tych tujkach w kącie siedzi i już przy wejściu do metra warszawskiego, przy Marszałkowskiej, przy Rotundzie śpią ludzie bezdomni. Tak, jest bardzo dużo ludzi bezdomnych, już tam pomijając, że na czterech rogach centralnego dworca Warszawa Centralna, że tam stoją grupy całe, cztery grupy, po cztery, po sześć i żebrzą. No ale oni tam już dawno śpią, bo Państwo myślą, że Wy tak całą noc będziecie chodzić? No to my chodzimy całą noc, a tamci już bezdomni śpią przy wejściu, proszę Państwa, do metra. Tak, widziałam. Także już jest im tak dobrze, się pochowali gdzieś w tych różnych takich kątkach. No gorzej tylko tam z tym centralnym, gdzie są prześwity i że ci zubrzyccy są niemiłosierni. Przyszła dziaduwa siedzieć katolicka za mną. Tak, tak, proszę Państwa. Przyszła dziaduwa siedzieć i tu nadaje. Ja tak myślę, co tu, kto tu kracze? Co tu, kto tu kracze? Ale wiecie co, Państwo, Warszawa jest stadna. Warszawa jest katolicka, kołchozowa. Żydowsko-katolicka, katolicko-żydowska. W tej ogromnej, chińskiej, wielkiej wiosze na Mazowszu. Także tutaj, proszę Państwa, i przy tych bezdomnych, to można już powiedzieć nawet o metrze. Też mamy film kultowy na temat metra. No to więc, proszę Państwa, mogą tak sobie jeździć od stacji do stacji. Także, proszę Państwa, z tym, że, no ja nie wiem, śpią. W autobusach śpią. Jak raz jechałam 517, czy tam ze wschodniego będziecie jechać, 147, no to tak śmierdzi, a oni, proszę Państwa, śpią. I w metrze śpią, wszędzie śpią. Także, proszę Państwa, film kultowy na temat metra. I tam już z tego metra, jak wychodzą, to ustawiają się przy wejściu do metra, aby żebrać. Także, proszę Państwa, trzeci nasz film kultowy to to, no, że Warszawa jest jedną wielką taką, no, wielką żebracznicą. Tak, wielką żebracznicą. Pełno tego tu jest. Pełno tego tu.
Dlaczego tutaj zaczęłam, proszę Państwa, od samego początku omawiania naszych tych czterech filmów kultowych, proszę Państwa, od tańczenia? Dlatego, że my jesteśmy baletnice i dlatego, że my umiemy, lubimy tańczyć. I wcale nie trzeba śpiewać. Tańcz, głupia, tańcz, wielki ma w sobie spraw. Także proszę Państwa, no tu w Warszawie, no to w ogóle, wiecie Państwo, oni, ci Polacy się nie lubią. Wiecie Państwo, dlaczego ci Polacy, o, ten facet też tak tu poszlał, przechodził. Dlaczego oni się nie lubią? Dlatego, że co jeden to żebrze. Oni tak, nawet ci zubrzyccy, proszę Państwa, na tym centralnym niby pracują, ale im się robić nie chce, że pasażera pobili, proszę Państwa, strasznie pobili. Miał człowiek bilet, okazało się, że oficjalnie był pasażerem kolei polskich i był pobity przez jakieś po prostu przypadkowe męty. Także proszę Państwa, trzeci film właśnie mówi o tej klasie takich tych żebrzących, proszących. Bardzo dużo ludzi no, z tej drugiej klasy przeskakuje do trzeciej, no bo że ci bezdomni, no to przecież muszą pójść żebrać. Przecież jak nie poprosi, no to ukradnie, no to go do więzienia wsadzą. A nie każdy umie. Mają dwie lewe ręce. Te jaśki warszawskie to są tak głupie, że potrafią cały dzień, całą noc siedzieć przed komputerem i patrzeć się na kosmitów, że Obama z Marsa, że jego żona z Marsa, że jego dzieci z Marsa, proszę Państwa, patrzeć się na Anunaki, co mi lata koło sraki, proszę Państwa. Czwartym, proszę Państwa, filmem kultowym, który u nas jest w naszej telewizji Wisiolandia, to jest audycja Radia Tok FM Euro Conchita Extra numer 2132 Miasto Żercy. To jest czwarty film, przypominam, czwarty film kultowy. Miasto Żercy, że Warszawa słynie z tego, że chodzą wszyscy po śmietnikach i proszę Państwa, ze śmietników zbierają, robią bankiety. Nawet tutaj za nami jest, proszę Państwa, Muzeum Narodowe, które też ten proceder, oprócz, że szepszą, prawda, to jest ogólnopaństwowe, to, że nawet ta Polska stoi jako ta, no żebrzą przed tą Unią Europejską, Warszawa jako ta Joanna, największa żebraczka, stoi przed Unią Europejską i Warszawa chciałaby najwięcej wyszebrać. Tutaj, proszę Państwa, jakieś może przyjęcie było w Muzeum Narodowym, bo tyle ludzi tutaj wychodzi, Państwo zobaczą. Czy to te pracowniczki, czy to coś tu wynoszą, jakieś pudła, jakieś żarcie. Także lepiej by było, proszę Państwa, potańczyć, prawda, na dyskotece. Tutaj mamy dyskotekę, gdy jesteśmy w Warszawie przy Rondzie de Gaulle, potańczyć, poruszać się, pobiegać po parku z Karyszewskim. Nawet ja powoli to biegałam o pierwszej w nocy, po 2-3 godziny o 11 poczynając, czyli o 23. W parku z Karyszewskim też po 2, po 3, po 4 godziny potrafiłam biegać. Także ja jestem wielką baletnicą, proszę Państwa, bardzo zdolną, mam nadzieję, jeszcze tańczę, no ale te cztery filmy kultowe, proszę Państwa, na temat rzeczy bardzo ciekawych. Oglądajcie. Także Państwo zobaczą, że jeszcze ludzie tu przechodzą koło Muzeum Narodowego. Jakby to była noc muzeów, a to nie jest noc muzeów. O, Państwo zobaczą. Jeszcze wchodzą do Muzeum Narodowego. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Także zapraszamy Państwa do dyskoteki. Zapraszamy Państwa i życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Proszę oglądać telewizję naszą. Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska. No i nade wszystko zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Ja myślę, że chyba Państwo nie jesteście ślepi. Już na tej tablicy co nieco widać, prawda?
że Warszawa jest pomiędzy Białymstokiem, Gdańskiem, Poznaniem i Krakowem. Także proszę Państwa, aż dziwne, że w nocy w Muzeum Narodowym tutaj coś się dzieje. Pewnie może była jakaś konserwacja obrazów. Także buziaczki, bądźmy w kontakcie i koniecznie oglądajcie cztery nasze filmy kultowe. No, Warszawa to właściwie zawsze była tą najstarszą stolicą, najstarszą tą taką żebracznicą. I nawet w Apokalipsie jest tam, że siedzę jak królowa, ona o sobie mówi. Wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No, ale to jest symbol religii w całym świecie, religii fałszywych. No i religia też uprawiała handel, oprócz tego, że oni tam żebrzą strasznie, dorobiła się no w bisior, w purpurę ubrana, że jest ta nierządnica, no to samo to, ale wiecie Państwo, no tu strasznie żebrzą na tych mszach w Warszawie. Wiecie Państwo, żeby oni więcej Biblię czytali, ale oni Nowy Testament pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina w przekładzie Gedeonitów, nieważne, wyrzucali do śmietnika. Już się dowiedziałam, proszę Państwa, że w Muzeum Narodowym film kręcili. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie z centrum Warszawy, no prawie centrum, bo to właśnie dzisiaj jesteśmy przy samym Muzeum Narodowym, gdzie dzisiaj właśnie kręcą film w Warszawie.